dobry. W telewizji Zachód cofamy się w przeszłość. W szkołach średnich trwają matury. My w archiwizjach wspominamy dobre rady udzielane maturzystom w 1999 roku przez pedagoga szkolnego zespołu szkół mechanicznych. Przypominamy też wspomnienia osób, które wówczas już ten egzamin miały za sobą. Teraz zapraszam Państwa na króciutki materiał, poradę pedagoga szkolnego z zespołu szkół mechanicznych, pani Krystyny Lis, dla maturzystów. Jak wiadomo, jutro rozpoczynają się matury. Maturzyści na pewno są zestresowani, uczą się jeszcze, niektórzy uczą się, niektórzy odpoczywają. A co radzi przyszłym maturzystom, jutrzejszym maturzystom pani Krystyna Lis? Posłuchajmy. Pani Krystyno, jutro zaczynają się matury. Uczucie, które czuje dzisiaj maturzysta, jest szczególne, specyficzne. Jak pani myśli, jest to zazwyczaj stres? Jak sobie mają oni z nim radzić? Z tym pytaniem trafiła pani do pedagoga i do wieloletniego polonisty. Właśnie jutro moi uczniowie również piszą egzamin maturalny z języka polskiego. Jak sobie mają radzić? No cóż, od lat zawsze mówię, że należałoby jakoś podejść do tego z pewnym dystansem, ponieważ ten egzamin niewiele różni się od takiej dużej, dobrze zorganizowanej klasówki. Tyle, że trwa 5 godzin. Nazywa się egzaminem dojrzałości, ponieważ sprawdza się uczeń we wszystkim, a więc w znajomości materiału rzeczowego, w umiejętności samodzielnego, analitycznego i syntetycznego myślenia, a ponadto właśnie dojrzałością wykazuje się wówczas, jeżeli potrafi opanować się lub jeżeli prawidłowo będąc przygotowanym, umie ten stres odreagować. No, uważam, że sporo takiej aury, takiego informacji o stresie, o jakichś takich sytuacjach trudnych stwarzają nam także media. Dzisiaj od rana też słyszę w mediach różne i dobre rady, i przestrogi, i wypowiedzi na temat ściąg. Tak naprawdę, jeżeli uczeń jest jako tako przygotowany, już nie mówię o tych bardzo dobrych, celujących, na pewno sobie z tym problemem poradzi. Żadne tabletki, żadne środki uspokajające, żadne takie środki, które miałyby ograniczyć tą ekspresję nerwową człowieka. Przede wszystkim wiara w siebie, to jest najważniejsze. Ponadto chciałam powiedzieć tak, że na studniówce przyjmujemy fakt matury bardzo na luzie, wesoło, przyjemnie, ale ten problem zaczyna się dopiero z tym właśnie stresem, o którym mnie pani pytała, w kwietniu, kiedy są dokonywane oceny uczniów, te już całościowe z przedmiotów, kiedy zdawane są, tak jak w naszej szkole, egzaminy z przygotowania zawodowego, no wówczas uczeń sobie uświadamia, że ten moment już nadszedł. Ja swoim uczniom, zresztą przez wiele lat to samo powtarzam, ale w tym roku również, swoim uczniom mówię, że praktycznie już 2 dni przed terminem egzaminu maturalnego, pisemnego, należałoby się po prostu zrelaksować. Dobre kino, spacer, łono natury przyjemne. Już nauka nie wchodzi w grę. To znaczy, jeżeli komuś to jest potrzebne, bo są ludzie, którzy do końca lubią zajrzeć sobie do notatek. No owszem, przecież no, trudno zabronić, ale taka solidna nauka już wcześniej miała miejsce. I jest takie powiedzenie, że jeżeli uczeń się czegoś nie najadł, to się nie naliże, po prostu. I w tym momencie radzę podejść do tego spokojnie. Zresztą trema ma takie różne wymiary. Taki krępujący to jest ten właśnie, który trzyma cały czas w strachu, w napięciu ucznia do końca. I to się działo już coś niedobrego przez kilka lat. Ten wyzwalający następuje wówczas, kiedy uczeń przeczyta swoje tematy, no i obojętnie, czy umie, czy nie umie, ocenia, że nadszedł ten moment, musi sobie z tym poradzić. To jest właśnie wykazanie się tą dojrzałością, tym takim pewnym dystansem. A jak pedagog szkolny odnosi się do posiadania ściąg? Proszę pani, jeżeli ktoś przez 4 lata nie korzystał z ściąg, to eksperymenty na maturze no, wydają mi się troszeczkę groteskowe, śmieszne. Ponadto swoim uczniom zawsze mówiłam o tym kodeksie takim niepisanym, a później już pisanym wielkich szkół, choćby Witton, że ściąganie na maturze jest takie niehonorowe.
ale gdybym twierdziła, że wiem, że nie ściągają, że te moje słowa trafiają tak w sedno i przekonują, no to uznalibyście mnie Państwo za osobę naiwną. Więc uważam, że trzeba polegać na sobie. Natomiast jeżeli uczeń bardzo się upiera, gdzieś te ściągi ma tam skrzętnie pochowane, skorzysta z nich w taki sposób, że nikt nie widzi, no to ja nie wiem, no nie ma po prostu problemu, ale sądzę, że należałoby bardziej ufać sobie, bo nie wierzę, żeby kilka wieków literatury naszej, a kilkanaście jeszcze europejskiej czy światowej, czy cały program z matematyki umieścić na tych ściągach przeróżnych, a już tragedią są te, jest ta wiara w te ściągi kserowane z jakichś tam opracowań, liczne błędy, pełno błędów w tych ściągach, a to daty, a to imiona się nie zgadzają. Nawet inne są interpretacje kierunków artystycznych. Także mnie to nawet przeraża. To trzeba być nie wiem kim, żeby z tego wszystkiego tak doskonale skorzystać. Ja osobiście nie radzę. Wierzyć sobie, wierzyć nauczycielowi. No i pomyśleć, że ten temat został tak opracowany, tak skonstruowany, że wyzwala po prostu tę pełną dojrzałość, ten pomysł, jak rozwiązać, do czego sięgnąć, do jakiego materiału, jak z tego skorzystać. Dziękuję za tę radę. Co Wam się kojarzy? Jakie pierwsze skojarzenie macie związane ze słowem matura? Egzamin. Strach? Też trochę. A Pani? Też egzamin. Podenerwowanie. Co będzie, jak nie zdam? A jaki jest najłatwiejszy sposób na zdanie matury? No się uczyć. Dużo umieć. A co ze ściągami? Przecież wiadomo, że wszyscy je stosują. Jak się uda? Jeżeli się ściąga, to trzeba tak ściągać, aby się udało. Żeby się udało. No właśnie. Proszę, jakie macie wspomnienia związane ze swoją maturą? Wspomnienia bardzo wesołe i chciałbym wrócić w przyszłości. Chciałbym, żeby to jeszcze raz się zdarzyło. A jaki jest sposób, żeby zdać łatwo maturę? Żeby zdać łatwo maturę, nauczyć się. Myślałam, że łatwe to ściągi. Ściągi? No ściągi też muszą być. Nie byłoby matury bez ściąg. A co Państwo o tym myślą? No ja akurat nie potrzebowałem ściąg, aczkolwiek miałem ściągi, także chyba jest to sprawa potrzebna. Natomiast tak jak kolega mówił, warto się uczyć. Pomaga. A Pani? Nie, w tej chwili matura. To jeden z pierwszych egzaminów trudniejszych. Ale w tej chwili, jak to wspominam, to po prostu zabawa. Tylko zabawa. Wszyscy tak mówią, ale wiadomo, że stres przedmaturalny jest ogromny. Wobec tego, jak sobie z nim radzić? Ja nie wiem, czy jest jakaś rada na stres. Na stres rady nie ma. Modlitwa. Nie wiem, każdy ma jakiś sposób. Nie wiem, czy jest jakaś recepta ogólna. Każdy coś tam stosuje, bądź nie i wchodzi z tremą. Na to nie ma lekarstwa. Trema jest zawsze. I ciągnie się, i to matura to jest ten pierwszy poważny stres, a później przechodzimy takich wiele. Jak Pan uważa, matura, czy to jest trudny egzamin? Matura? To zależy dla kogo, kto się uczył przez wszystkie lata, to na pewno nie. A jaki jest sposób, żeby zdać łatwo maturę? No nauczyć się wszystkiego. A co Pan myśli o ściągach? O ściągach? No jeżeli ktoś sobie umie z tym poradzić, to czemu nie? Czy uważa Pan, że matura jest trudnym egzaminem? Matura, uważam, jest bardzo łatwym egzaminem. Matury trudne to były chyba do 65-66 roku. W tej chwili był potem okres bardzo łatwych matur, a teraz to są te matury takie, no powiem, średnie z tych okresów maturalnych, jak znam przynajmniej od okresu wojny, od 65 roku. A jak Pan wspomina swoją własną? Ja swoją maturę bardzo mile wspominam, ponieważ największy strach to był przed polskim, ponieważ czy jakiekolwiek błędy to był niedostateczny i trzeba było rok czekać na następny rok. Inne się nie liczyły. I jeśli ktoś miał na przykład piątkę w trzeciej klasie, bo to wtedy była 10. klasa jeszcze i piątkę napisał na maturze, więc mógł być zwolniony z ustnego, ale to były sporadyczne przypadki. Nas zdawało 90 osób, to nikt nie był zwolniony. W każdym razie z polskiego, z matematyki, takie niektórzy tak się trafiło, że zostali zwolnieni. Ale w sumie matura w 64 roku była wspaniała. A woli Pan egzaminy ustne czy pisemne? Na pewno ustne są lepsze, ponieważ na ustnym egzaminie jest możliwość poprawienia czy ukierunkowania przez egzaminatora
i to jest łatwiejsze, takie mniej stresujące. Natomiast pisemne to mówię, myśmy się wszyscy bali pisemnej matury z uwagi na to, że mówię, szczególnie z polskiego bardzo rygorystycznie wtedy podchodzono. Wystarczyło 3 przecinki nie postawić, był ocena niedostateczna. Za jeden błąd się o 1 stopień obniżało. A czy słyszał Pan o takich sytuacjach, że nauczyciele pomagają swoim uczniom właśnie poprawiając te błędy? W moich czasach tego nie było, natomiast teraz słyszę jednak od młodzieży, że są nauczyciele, którzy dostarczają nawet i ściągi, nie? W niektórych, szczególnie z matematyki, a poza tym no serce nauczyciela może tam jakoś mięknie, kiedy ten abiturient pisze tam, skrobie coś i nie mu to nie wychodzi. W każdym bądź razie powiem szczerze, nie powinno tego być. No powinny być, ja jestem w ogóle za systematycznym takim testowaniem wiedzy i to jest, uważam, chyba najlepszy sprawdzian wiedzy, bo natomiast no wychodzą ludzie z maturą, a handel piszą przez CH. Straszne. No dziękuję. Straszne, ale prawdziwe. Matury maturami, ale nie samą nauką żyje młody człowiek w maju. Ważne są też doznania kulturalne, takie jak koncerty czy spektakle. W 1999 roku dużą popularnością cieszyły się kulturalne piątki w Szoku. Dziś o nich zapomniano, a szkoda, a więc my przypominamy. Zapraszam do Szczecińskiego Ośrodka Kultury, gdzie w ramach piątków artystycznych odbył się happening ekologiczny w wykonaniu Przemysława Goca, który przyjął pseudonim artystyczny Titillo. Zapraszam na fragmenty tego występu. Ja się z Państwem żegnam. Dobranoc. 2 kwietnia obchodzimy jako Światowy Dzień Ziemi. Organizatorzy, czyli również Szczecinecki Ośrodek Kultury, w uznaniu wagi tegoż problemu, postanowił z tej to okazji zorganizować 2 koncerty. Jeden koncert to już właśnie odbędzie się za chwilę. Koncert Przemysława Goca, pseudonim artystyczny Titillo. Pan Przemysław Goc zaprezentuje nam muzykę, w trakcie której, mam nadzieję, przeniesiemy się w świat dawnych Inków, Majów, Azteków, Eskimosów i innych kultur pierwotnych, między innymi nie istniejącego już ludu Indian Lakota. Właśnie to wszystko to dla nas będzie dzisiaj, a za tydzień, proszę Państwa, również już w tej chwili Państwa zapraszam na koncert wszystkich, a mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj przyszli na dzisiejszy koncert, również z chęcią przyjdą za tydzień, ponieważ jazz tradycyjny jest to chyba taka forma muzyczna, którą trudno nie lubić. Przynajmniej ja bardzo to lubię. I jazz tradycyjny usłyszymy już za tydzień, również w piątek, również o godzinie 18. Chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć kilka słów na temat artysty, który do nas dzisiaj wystąpi. Pan Przemysław Goc przyjechał do nas z Poznania, z wykształcenia technik elektronik. Pierwsze szlify jako realizator dźwięku zdobywał w telewizji i Radiu Poznańskim. Związany z zespołem Incy Dai wystąpił na Rawie Blues w 1985 roku. Od 1990 roku na stałe współpracuje z Teatrem Nowym w Poznaniu. Koncertuje w kraju, jak również za granicą. Dotychczas wydał 5 kaset oraz płyt. I tu właśnie chciałam się spytać, ile tych płyt? 4. Słyszę podpowiedź, a więc 4 płyty, proszę Państwa. Te płyty i te kasety będzie można po koncercie nabyć. Jako drugą pasją, taką artystyczną pana Przemysława jest fotografia. Realizuje się również fotografii poprzez happeningi ekologiczne. A dlaczego o tym wspominam? Ponieważ taki happening również dzisiaj się odbędzie. Proszę Państwa, przed Państwem Przemysław Goc, pseudonim artystyczny Titillo. Thank you.
A dziś wracamy do teraźniejszości i oglądamy kolejny magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.